Ja nie mogę nie zacząć od wyrażenia wielkiej satysfakcji, że ten raport doszedł do skutku. Muszę powiedzieć uczciwie, że jakiś czas temu, to już było pewnie półtora roku temu, jak znałem osiągnięcia Banku Światowego właśnie w zakresie tworzenia raportów na temat zaawansowania gospodarek opartych na wiedzy w różnych krajach, no wyobraziłem sobie, że byłoby dobrze mieć tego typu opracowanie dla Polski. I dzisiaj, jak rozumiem, to opracowanie powstało przy współpracy naszych polskich ekspertów, którym też bardzo serdecznie dziękuję, których tutaj dzisiaj nie ma z nami. I dlaczego ja myślę, że to jest takie ważne, że ten raport właśnie powstał w takich warunkach? Ja myślę, po pierwsze dlatego, że jest bardzo ważne, żebyśmy my mieli spojrzenia z zewnątrz na Polskę w wielu sprawach. Takich ważnych jak wykorzystanie wiedzy dla postępu gospodarczego, dla rozwoju gospodarczego i społecznego, na pewno również. My się w Polsce kłócimy o różne sprawy, czasami tracąc z oczu zasadnicze cele. I myślę, że życzliwa, ale krytyczna i bardzo racjonalna ocena sytuacji w Polsce dokonana przez ekspertów Banku Światowego z pomocą naszych polskich kolegów jest takim właśnie wydarzeniem ze względu na to obiektywne spojrzenie na nas. Nie często się to zdarza. Po drugie, i tu już przechodzę do samego raportu, chciałbym z najwyższą satysfakcją odnotować to, że raport nie pozostawia żadnych złudzeń. Nie pozostawia żadnych złudzeń, żeby w tej sprawie, mianowicie, żeby Polska mogła w sposób stabilny rozwijać się bez wielkich wstrząsów, niezbędne jest oparcie rozwoju na wiedzy już istniejącej, ale często niedostatecznie dostępnej i na wiedzy nowo tworzonej, a więc na wiedzy generowanej w procesach badawczo-rozwojowych. Na całym świecie uznaje się w tej chwili za pewne, że właśnie umiejętne wykorzystywanie wiedzy jest nie jednym z wielu, ale głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego. W Polsce ten element działa słabo i jak myślę, jest to jedna z głównych przyczyn, dla których mamy takie kłopoty ze wzrostem gospodarczym, na szczęście obecnie jak gdyby na jakiś okres może pokonanych kłopotów. I teraz jeśli chodzi o zasadnicze elementy diagnozy, do których ja chciałbym się ustosunkować, ponieważ uważam, że one są absolutnie kluczowe. Większość z nich na szczęście się pokrywa z tym, co ja myślę, ale taki właśnie zewnętrzny głos, który będzie to artykułował, jest według mnie bardzo ważny. Po pierwsze, nie obejdzie się w Polsce bez zwiększenia środków na działalność badawczo-rozwojową i innowacyjną. Przy czym, jak Państwo wiecie, te środki pochodzą z dwóch źródeł. Na pewno należy zwiększyć budżetowe finansowanie badań, ale jeszcze ważniejsze jest to, co jest silnie skorelowane ze wzrostem gospodarczym, a więc finansowanie badań ze środków przedsiębiorstw, a więc ze źródeł pozabudżetowych. Ta sprawa jest całkowicie kluczowa. Finansowanie budżetowe jest zwiększenie na B+R jest trudne, ale tak naprawdę jest decyzją polityczną. Wymaga decyzji polityków i w tym sensie, mimo całej swojej trudności politycznej, jest do podjęcia. Natomiast stworzenie odpowiedniego systemu zachęt dla przedsiębiorców, żeby oni dostrzegli sens inwestowania, jak wiemy, często ryzykowną działalność badawczo-rozwojową, jest zadaniem na miarę, jak myślę, przyszłości Polski. Trzeba stworzyć cały system najróżniejszych mechanizmów, które by pozwoliły inwestorom prywatnym wierzyć, że inwestycje w B+R przyniosą im zysk, bo tak funkcjonować musi dobry system wdrażania innowacji. Jedna sprawa to jest więc zwiększenie środków na B+R, ale to ma tylko wtedy sens, jeśli będzie zapewniony również powstanie tego, co się nazywa enabling environment, czyli otoczenia umożliwiającego właściwe wykorzystanie tych zwiększonych środków na B+R. Na to składa się cały szereg rzeczy. W pierwszej kolejności system edukacji. My w Polsce szczycimy się tym i słusznie,
że żeśmy w ciągu ostatnich 15 lat 4,5-krotnie zwiększyli liczbę studentów. To jest bardzo dobrze, że tak jest. Oddzielną sprawą jest, czy czasem żeśmy nie utracili jakości nauczania w tym procesie. Zapewnie tak jest. Ale mówiąc o systemie edukacji, nie mówimy tutaj o tym, co tradycyjnie się rozumie przez edukację: szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum, studia wyższe, ewentualnie nawet doktoranckie. To jest pewna ścieżka, która w oczywisty sposób musi być wzmacniana, trzeba dbać o jej jakość, trzeba dbać o to, żeby jak największy odsetek grup populacji w poszczególnych grupach wiekowych uczył się czy studiował. Ale sprawą, o której tutaj głównie się mówi, która jest absolutnie kluczowa, to jest cały system edukacji, na który w dzisiejszym świecie składają się inne także elementy, a więc kształcenie ustawiczne, edukacja dorosłych, wykorzystywanie nowych technik do edukacji i stworzenie z tego wszystkiego harmonijnej całości. W Stanach Zjednoczonych są setki już w tej chwili, a niebawem będą tysiące instytucji, które nazywają się corporate universities. To są uniwersytety korporacyjne, które powstają przy wielkich zakładach pracy, przy firmach. To jest koncepcja, która nie tylko w Polsce, ale nawet w Europie jest właściwie prawie nieznana. A to jest bardzo dobra forma dokształcania się ustawicznego przez pracowników. Wszyscy będą musieli zmieniać zawody. To wszystko musi być, krótko mówiąc, system edukacyjny jest znacznie bogatszy w tej chwili. Potrzeba takiego systemu od tego, co kiedyś się uważało za taki standard, prawda? Druga rzecz, o której trzeba powiedzieć wśród tych czynników niezbędnych do właściwego wykorzystywania wiedzy, to jest sprawy związane z informatyzacją kraju. A więc w szczególności z umożliwieniem de facto wszystkim obywatelom i wszystkim przedsiębiorcom dostępu, szybkiego dostępu do internetu. To jest pierwszy warunek. Po drugie, stworzenie w tym internecie odpowiedniej oferty treści i usług cyfrowych, w tym usług administracji publicznej. Żeby wymienić jeden przykład, niemożliwe jest utrzymywanie stanu, w którym przedsiębiorca, żeby się zarejestrować, musi obiec 7 urzędów, bo tyle zdaje się w tej chwili trzeba, odstać w 7 kolejkach, odczekać tygodnie często. To powinno być załatwiane z jednego miejsca przy komputerze. Najwyżej po odbiór decyzji mógłby gdzieś ten obywatel się udać, prawda? Takie rzeczy są absolutnie możliwe, muszą być zrobione i mamy więc dostęp do internetu, mamy treści i usługi cyfrowe i jeszcze musimy mieć edukację informatyczną na dobrym poziomie, żeby wszyscy obywatele, no wszyscy to się nie uda, ale duża część społeczeństwa nie bała się korzystania z tych nowych możliwości oferowanych przez technologię informatyczną. Trzecia rzecz, która służy wykorzystywaniu badań i rozwoju tego sektora, to jest niewątpliwie sprawa systemu innowacyjnego. To jest nasza bolączka i muszę z satysfakcją odnotować, że raport nie tylko mówi, że to powinno być, bo to wszyscy już wiemy, ale mówi, jak to zrobić. Raport zawiera konkretne propozycje, jak stworzyć w kraju system innowacyjny, jakie fundusze powinny być dostępne dla innowacyjnych przedsiębiorców, jakie granty. To jest bardzo skomplikowana problematyka. Tutaj ona się też ociera o to, co jako członek Unii Europejskiej będziemy mieli coraz częściej na głowie, mianowicie o sprawy pomocy publicznej. Ona wiadomo, że nie jest dozwolona w dowolnym wymiarze dla wszystkich przedsiębiorców, więc trzeba wyważyć tutaj najróżniejsze rzeczy, ale sprawa tego systemu innowacyjnego jest bardzo ważna. Ja rozumiem, że tu koledzy z Banku Światowego na ten temat, może teraz, a na pewno za chwilę przy prezentacji raportu, będą szeroko mówić. Ja kończę tą swoją opinię. Jeszcze raz wyrażam podziękowanie i jednocześnie deklaruję, powiedziałem to już kolegom przed chwilą, że my nie chcemy, żeby ta sprawa skończyła się na raporcie. Raport jest cenną rzeczą. Mam nadzieję, że wiele osób go przeczyta, ale jeszcze ważniejsze jest to, co nastąpi teraz. My musimy spróbować te sugestie, które są zawarte w tym raporcie, przełożyć na efektywne działania. Ja mam już w planie rozmowy z ministrem finansów w szczególności, myślę, z innymi decydentami również, po to, żeby zrobić z tego użytek. I ostatnie zdanie moje jest takie, że jeśli nie przejmiemy się tak naprawdę taką oceną i tymi nie zastosujemy przynajmniej części z tych sugestii, które są w takim raporcie zawarte,
to nie będziemy tym krajem w najbliższych latach, który chcielibyśmy być. Dziękuję bardzo. I really would like to stress that this report might be an example of very close and ongoing cooperation over a year and a half between the Polish team and the World Bank team. The productivity of Polish enterprises is about one third, 34% of the average productivity of the enterprises in the European Union. Now, we can say from on the basis of many studies and experience elsewhere that one of the major routes, one of the major instruments to increase productivity and competitiveness is R&D and education, of course, with the necessary infrastructure of technology. So basically the difficult issue is how to stimulate, how to motivate private enterprises to increase their research and development. We review actually FAIR's many methods and out of them propose two. One which is, I would say, the general longer term one is we propose to establish a system modeled after, let's say, Finland, I might add after my own country, Israel, which is a system of matching grants. And the issue here is how to structure it that, in fact, the research will be carried out by private companies as well as by public, but not only by public. Because there are today on the books matching grants, except that at the end of the day, what we understand from the statistics, most of the money ends up in the government state institute, so-called JETOBERE, Jednostki Badawczo Rozwoju. This is a problem. The problem of these institutes has been faced by a number of countries all over the region. I must say that Hungary, for example, has reduced their number from 30 in the 80s to 3 or 4 today. We have no illusions that this is an easy, easy topic. We suggest basically what your own interministerial committee proposed already 5 or 6 years ago, to basically consolidate, if possible, privatize, and if, unfortunately, there's no other way to close a certain number of these institutes. The key point is that in the current fiscal situation in Poland, to come and say, please provide grants or put venture capital in place, the question is, where is the money from? And we are not recommending increase in the deficit. So it's really about reallocation of budgets, which we propose. And my last concluding point, because I put it at the end, it's in my mind the most concrete and I would say very important. We propose a pilot or a model of a venture capital fund, which is managed privately, but at the same time, and private individuals might provide 50% of the capital, at the same time, the state would provide another 50%, but the management is still private. And at the end, I want to thank the minister again for giving us the opportunity to do this really fantastic, challenging, and really interesting work. Thank you very much. We on purpose call this draft still a public consultation draft to make the message being we want your advice, we are open to change it. So after this trip, within the next several weeks, we'll have a final glossy report. And then we need to come to a decision together. It's a question of budget about having meetings like the one that we have here in other places in Poland. Of course, it takes some resources. So I basically suggest that we discuss the possibilities maybe of doing that with more reasonable budgets. To be honest, we have done an evaluation of what it would take to, especially with a foreign expert, to go all over Poland. It would be a very costly exercise. Now, maybe there are more sophisticated ways, through the internet or through television. So basically that the expert, Jacek is here, the expert, so actually I'm answering whether he should be answering. But so let me really give it to
Jeśli można jeszcze powiedzieć parę słów na ten temat. Ja nie ukrywam, że wielką nadzieję pokładam zarówno w Państwu, jak i w dalszej aktywności zarówno przedstawicieli banku, jak i swojej własnej, bowiem ta problematyka, która jest ujęta w raporcie, ona musi znaleźć drogę do świadomości społecznej. W tej chwili, co jest w końcu zjawiskiem niezwykle pożytecznym i pozytywnym, nie ma takiego mechanizmu podejmowania jakichkolwiek decyzji, który byłby w oderwaniu od percepcji społecznej pewnych rzeczy. I wiele, wiele rzeczy, takich jak niedofinansowanie sektora edukacji i sektora B plus R, wynika z braku społecznej akceptacji dla zwiększonych środków na ten cel, a społeczeństwo nieświadome szans, jakie się kryją w tych obszarach, optuje za, żeby powiedzieć to bez żadnej złośliwości, za podtrzymywaniem przy życiu sektorów, które z natury rzeczy nie mają wielkich perspektyw w przyszłości, prawda? Więc jest wielkim naszym cywilizacyjnym wyzwaniem, żebyśmy my na podstawie właśnie takiego raportu potrafili wszyscy razem dobijać się o nowoczesną Polskę. Ja Państwu mógłbym przytoczyć dziesiątki wskaźników, które mówią o tym, że Polska nie jest dostatecznie nowoczesna, że to jest istotny hamulec naszego rozwoju. I dopóki nie zaczniemy domagać się tego od wszystkich, od rządu, od parlamentu, od żeby podejmowali pozytywne decyzje, będziemy się posuwać do przodu powoli. I dlatego dla mnie jedną z może zasadniczych misji, których ten raport niesie ze sobą, to jest próba uświadomienia społeczeństwu znaczenia tej problematyki jako absolutnego klucza do naszego miejsca w Europie i w świecie. I ja razem z kolegami spróbuję się przyłożyć do tego, żeby ten raport stał się powszechnie znany i żeby go tłumaczyć w sposób spokojny, prosty. Mam nadzieję, że to będzie jeden z elementów unowocześniania państwa, mówiąc troszeczkę górnolotnie. This is a structure that we would like to employ. It's been employed in various other environments in different forms. And we feel it's an effective linkage between the universities, the research institutes, and the commercialization of the product. If we're going to take product that's being developed and commercialize it, then we have to have structures to provide the finance, to make the prototypes, to test the market, to try and do the very early stages of development. And this is the gap that we see in the venture capital market in Poland that is not covered at the moment. Raport sugeruje, że wśród tych środków, które powinniśmy podejmować na rzecz zwiększenia aktywności przedsiębiorstw prywatnych w zakresie inwestowania w B+R, raczej nie powinno się znajdować ulgi podatkowe od działalności tego typu. To jest dosyć standardowe przekonanie w Polsce wszystkich ludzi życzliwych tej problematyce, że powinno się stworzyć mechanizm możliwości odliczania od podstawy opodatkowania tych kwot, które są przeznaczone na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwie. Są co najmniej dwa problemy. Po pierwsze, jak sprawdzać tak naprawdę, co to jest za inwestycja i czym jest działalność innowacyjna. Kwestie definicji są bardzo trudne z punktu widzenia systemu podatkowego. A druga rzecz jest taka, że my mamy dostatecznie skomplikowany system podatkowy. My go chcemy upraszczać i wprowadzanie dodatkowych tego typu wyjątków jednak, czy pewnych dodatkowych elementów odbierane mogłoby być właśnie jako niepotrzebna komplikacja systemu. Zamiast tego sugerowane są inne metody, zachęty, bo takie metody muszą być, żeby było jasne. I niewątpliwie jedną z takich zachęt byłby łatwy dostęp do funduszu wysokiego ryzyka Venture Capital. I oczywiście raport nie poprzestaje na tym, żeby powiedzieć, że to jest wskazane, ale mówi też, jest bardzo ciekawa propozycja, jak taki venture capital utworzyć. W największym skrócie, to panowie lepiej by to opowiedzieli ode mnie, sugerują oni, żeby duża część tego kapitału pochodziła ze źródeł publicznych, żeby przekazać pewną część środków z budżetu, mówiąc krótko, a tylko mniejsza część, żeby pochodziła ze źródeł prywatnych,
z kapitału bankowego, ale z kolei, żeby ci venture capitalists, czyli ci mieli prawo decydowania o sposobie rozdziału tych środków, ponieważ oni to lepiej robią niż jakakolwiek agenda rządowa. Więc to jest według mnie bardzo ciekawy pomysł do wykorzystania, który ma jedną słabość, nazwijmy to polityczną. Trzeba przekonać rząd, a głównie ministra finansów, żeby pewną część środków oddał w dyspozycję instytucji utworzonej, w której decydowaliby przedsiębiorcy z zakresu venture capital, prawda, czyli bankierzy. I to jest rzecz, która panowie mnie przekonują, że jest możliwa do osiągnięcia i ja chcę w to wierzyć i się w to zaangażuję, żeby tego typu venture capital utworzyć. Mnie się wydaje, ja też głęboko wierzę, że doświadczeni venture capitalists wiedzieliby dużo lepiej, jak przyznawać środki niż jakakolwiek instytucja rządowa.